To jest w ogóle absurd, nie? Żeby matka, dziecko budziło matkę. Bo, co? Tak. Serio? No tak. To był PR, także skończyłam trochę. Wiecie co, ja uważam, że w ogóle bycie nastolatkiem to jest przesrane. Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zaprosiłam moją mamę, w ogóle gorąco mi. Też. Poza tym Nadia mnie usadziła w takiej pozycji jakiejś na kolanach, muszę klęczeć na dywanie. Mówi, nie masz wytrzymać, tak ma być. No bo nie ma jak inaczej, bo nie mam takiego statywu niskiego. I dzisiaj robimy sobie Q&A, bo było dużo ciekawych pytań do mojej mamy. Aż się boję. No, były niektóre mocne. I zanim przejdziemy do odcinka, to zapraszam na nasze Instagramy, tu jest mamy, tu jest mój, na mojego TikToka. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z mamą i subskrypcji, aby nie przegapić nowych filmów. Kliknijcie też dzwoneczek i oglądajcie do końca. Więc zaczynamy z pierwszym pytaniem. W jakim wieku wyprowadziłaś się z domu? Okej, wyprowadziłam się w wieku 19 lat po maturze, tak, ponieważ zaczęłam studiować w innym mieście i wyprowadziłam się do akademika. I to był bardzo, bardzo fajny czas w moim życiu. Mieszkałam w akademiku, oczywiście przyjeżdżałam do domu rodzinnego na początku co tydzień, później co dwa tygodnie, a później chyba raz w miesiącu. Tak mnie pochłonęło życie studenckie, natomiast miałam 19 lat. Czy to pani nadała imię Nadia, czy miało być może inne imię? Z tego co pamiętam, to razem z mężem wybraliśmy imię Nadia, bardzo nam się podobało, byliśmy bardzo spójni w tym wyborze. Nie wiem, jakoś chyba tak od dawna chciałam, żeby Nadia to była Nadia. Chcę się wybaczyć, bo już mnie nogi, w sensie no ja nogi tak, jak tak siedzę. Jak się będziemy wierciły, to sorry. Jakie skończyła pani studia? Ojej, to generalnie historia jest taka. Ja najpierw skończyłam pedagogikę i miałam taki plan, żeby zostać logopedą. No już w trakcie studiów tak czułam, że to nie do końca chyba jest moje. Studia mi się podobały, natomiast jakoś już czułam, że w systemie edukacji to ja się raczej nie odnajdę, więc ale to były takie czasy, że jak się podjęło pewną decyzję już co do studiów, no to warto je skończyć. Więc tak naprawdę miałam zamiar zostać na uczelni, robić doktorat, no ale zaraz po studiach, po obronie pracy magisterskiej chciałam sobie spróbować jakiejś pracy między wakacjami, jakby a październikiem, kiedy ten doktorat miałam tam rozpocząć. Jakoś tak się stało, że trafiłam do reklamy. I tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, kurczę, to jest chyba to, co chcę robić. No i zaraz potem poszłam na kolejne studia podyplomowe. Najpierw to było zarządzanie zasobami ludzkimi, później to był marketing sprzedaży, później to był PR, także skończyłam trochę tych kierunków no powiedz wszystkie, podyplomowych. No wymieniłam już, tak? PR, później był marketing internetowy, public relations to mówiłam, no i później sobie jeszcze zrobiłam coaching, ale to teraz, ostatnio, tak, teraz ponieważ bardzo, bardzo jakoś tak chciałam pracować z ludźmi, pracuję z ludźmi, ale chciałam pracować z ludźmi w kontekście takim terapeutycznym, wspierania ich zasobów, ich rozwoju. No i jakby po teraz, po tych paru lat zrealizowałam sobie to marzenie i skończyłam studia coachingowe na SWPS-ie z elementami psychologii. Także jakby te korzenie pedagogiczno-psychologiczne trochę mnie ciągnęły do tego, żeby do tego wrócić. No i rzeczywiście teraz taką decyzję podjęłam, że chcę troszeczkę wrócić do tego swojego pierwotnego zawodu i zająć się pracą taką coachingową, wspierającą ludzi w ich rozwoju, w rozwiązywaniu problemów, w wyborze ścieżki życiowej czy zawodowej. Także tak to wygląda. No i też jesteś wykładowcą. No tak, jestem wykładowcą, ale tutaj z zakresu marketingu, ponieważ tak jak powiedziałam, praktycznie od ukończenia studiów, czyli do 25 roku życia, zainwestowałam w swoje inne wykształcenie marketingowe i to rzeczywiście stało się taką moją pasją na wiele lat. No i w ten sposób też realizuję się jako w takim kontekście pedagogicznym. Bardzo mi się to podoba, bardzo lubię. Teraz wpłynęła do mnie kolejna propozycja ciekawa, biznesowa, bycia wykładowcą na ciekawej uczelni warszawskiej, ale to jeszcze o tym nie mówię, bo to dopiero od następnego roku. Jeszcze z dietetyki coś robiłaś? Tak, no dużo tego było. Powiem wam szczerze, ja po prostu bardzo lubię się uczyć. Jeżeli coś mnie pasjonuje, coś mnie interesuje, to ja lubię się uczyć. Może niektórych to dziwi, bo tych studiów sporo skończyłam podyplomowych. Jestem przekonana, że to, co robię, jakby wynika z tego, że wybrałam takie zainteresowania, które mogę realizować w życiu zawodowym. Teraz chciałabym iść na psychoterapię, ponieważ skończyłam, słuchajcie, te studia pedagogiczne, a pracę pisałam z psychologii dziecka, to... Co? Tak. Serio? No, tak. To słuchajcie, jednak to pierwotne wykształcenie wzywa mnie i bardzo bym chciała pójść na doszkołę psychoterapii, która trwa 4 lata. Dzięki temu, że skończyłam studia pedagogiczne, to mogę taką szkołę rozpocząć. W każdym razie to jest taki mój plan na najbliższy czas. Chciałabym bardzo, oprócz tego, że nadal pracuję w marketingu i prowadzę własną agencję kreatywną, co bardzo, bardzo lubię, to osobna historia o tym mogłaby być, to jednak chciałabym
tak powiedziałabym, już w takim dojrzałym wieku zająć się wspieraniem innych po prostu, w rozwiązywaniu ich problemów, w rozwoju. Znudziłam cię. Nie, po prostu mi się zachciała ziewać. Cóż, słuchajcie, ja mam stronę swoją www.findflow.pl. Będzie w opisie i tutaj macie. Jeżeli ktoś z Was chciałby skorzystać z takich sesji coachingowych, to serdecznie zapraszam. Zasadnicza, słuchajcie, różnica między coachingiem a psychoterapią jest taka, że w coachingu jakby skupiamy się na przyszłości, na teraźniejszości, ale przede wszystkim na przyszłości, na celach, jakie sobie stawiamy, czy to w kontekście życia zawodowego, czy to w kontekście życia prywatnego. Natomiast w procesie psychoterapeutycznym bardzo często cofamy się do tyłu, do naszych doświadczeń, do naszych traum, przeżyć, które mają bezpośredni wpływ na to, w jakiej obecnej sytuacji się znajdujemy. Coaching a psychoterapia to są takie dwie sytuacje, gdzie w coachingu mamy do czynienia z ludźmi ustabilizowanymi, że tak powiem, w kontekście samopoczucia psychicznego, aha, tak? Natomiast w psychoterapii trafiają ludzie, którzy mają jakiś dyskomfort w funkcjonowaniu, mają jakieś problemy, które rzutują na ich funkcjonowanie w obecnym życiu, tak? Czyli mają jakiś problem, tylko ta dysfunkcja powoduje, że nie wiem, nie mogą się rozwijać, stoją w miejscu, cierpią, przeżywają coś i chcą się z tym uporać. Natomiast w coachingu z zasady idziemy do przodu w kwestii realizacji celów, pomysłów na życie, czy też znalezienia tych pomysłów na życie, czy na ścieżkę zawodową. Psychoterapia to jest proces długotrwały, natomiast z zasady ten proces coachingowy jest dużo, dużo krótszy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, ale dla mnie ze mną się trudno rozmawia, bo ja jak popłynę, to już... Natomiast drugi mój taki obszar biznesowy, którym się zajmuję, słuchajcie, już od ponad 15 lat, to jest, tak jak Wam powiedziałam, reklama, marketing. Prowadzę agencję kreatywną, zapraszam na stronę www.creativeflow.pl i tam realizuję się znowu w kontekście budowania marek, przygotowywania strategii komunikacji marek, wprowadzania marek na rynek, no i oczywiście całą otoczką planowania kampanii omnichannelowych, czyli wielokanałowych do komunikacji marki z rynkiem, marki z klientem. Co z tą firmą rosyjską, z którą współpracowaliście? Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy pracować. Jakie było największe wyzwanie, któremu Pani sprostała? Największe czy najtrudniejsze? No chyba właśnie chodzi o najtrudniejsze. A jeśli najtrudniejsze, to na pewno jest to zmierzenie się z chorobą Nadii. Było najtrudniejsze w życiu? Tak, najtrudniejsze w życiu. Każdą inną rzeczą mogę sobie poradzić. Czy to jest, nie wiem, słuchajcie, brak pracy, czy nie wiem, utrata jakichś wartości materialnych, czy też jakaś utrata jakiejś przyjaźni, znajomości. No to jakby z tym wszystkim można sobie to jakoś ogarnąć. Natomiast choroba dziecka to jest coś, z czym ja osobiście no trudno mi było się zmierzyć. To było najtrudniejsze. Co powiedziałaby sobie Pani do siebie z przeszłości? Nie bądź taka, taka bardzo wymagająca w stosunku do siebie. Bądź dla siebie bardziej czuła. Wybaczaj sobie więcej. Wiele razy w przeszłości mocno obciążałam się jakimś poczuciem winy. Teraz patrz na siebie z taką czułością, miłością, z taką dobrocią. I jakby cokolwiek się nie wydarzy, jakiegoś tam trudnego, czy jakiś błąd popełnię, to w ogóle jakby to jest takie okej. Okay. To jest taka akceptacja pełna na to. Natomiast wcześniej, jak byłam młodą dziewczyną, no to byłam bardzo krytyczna wobec siebie, wobec swoich jakichś tam wad. Byłam perfekcjonistką. Wiele energii, słuchajcie, radości z życia to zabiera, więc byłabym dla siebie... Bardziej wyrozumiałam. Co by Pani zmieniła w swoim obecnym życiu? Ja obecnie jestem bardzo zadowolona ze swojego życia, ponieważ myślę, że żyję na takiej pełnej petardzie. Robię to, co chcę, realizuję się zawodowo, odkrywam ciągle nowe rzeczy. Ja czasami sobie myślę, kurczę, już mam 46 lat. 7. 6 jeszcze, kochanie, do sierpnia 6. Ja sobie myślę tak, że wcześniej czasami coś tam odkładałam, że to nie jest dobry moment, jeszcze nie, a teraz mam poczucie, że ja niczego nie odkładam. Jak mam ochotę spróbować, nie wiem, boksu, to zapisuję się na boks. A teraz na kickboxing chodzi. Zwolniłam, a jednocześnie przyspieszyłam. To jest takie dziwne, taka trochę jakaś dychotomia. Że żyjesz bardziej w takim slow life, ale jednak robisz dużo rzeczy. Tak, robię dużo rzeczy, ale żyję w takim nurcie robienia rzeczy, które rzeczywiście sprawiają mi przyjemność, frajdę. Ja nic nie muszę. Żyję w zgodzie ze sobą. Ja przede wszystkim chcę podróżować, bo to uwielbiam. A nie chciałabyś jeszcze więcej zarabiać? Wiesz co, z pieniędzmi to jest tak. Chyba młodzi ludzie tak mają. Nie, ja myślę, że to jest z pieniędzmi tak, że jakby nikt nie jest dość, natomiast ja mam takie podejście, że mi są potrzebne pieniądze do tego, żeby realizować swoje marzenia i pasje, i zainteresowania. Nie mam takiego, nigdy nie miałam czegoś takiego, że ja chcę mieć dużo pieniędzy, bo mieć. Chodzi o to, że pieniądze mi dają niezależność i możliwość realizowania tego, na co mam ochotę. My młodzi tak bardziej właśnie chcemy, żeby mieć. No Nadia ma coś takiego, słuchajcie, że ona musi mieć jakąś odpowiednią ilość pieniążków na koncie i ma sobie tam te pieniążki. No ja mam dwa konta, na jednym te, które nie wydaję, tak, a na drugim te, które wydaję. Tak.
Tak, natomiast jak wyda sobie na coś tam, to mówi, o kurde, mamo, wydałam, muszę to nadrobić, muszę tam douzupełnić. Mówię, kotku, wydawaj, no po to masz, żeby wydawać, jeżeli masz. No kup sobie te klapki, jak masz ochotę. No nie, bo będę miała wyrzuty sumienia trochę, może nie. To jest dobre pytanie. Czego będzie pani najbardziej brakować, gdy Nadia się wyprowadzi? Wiecie co, jakby jak myślę o wyprowadzce Nadii, to mam takie dwie skrajne emocje. Jedna to cieszę się, że tak, że zacznie jakiś swój nowy etap w życiu, że będzie tam, gdzie chce być, że jakby realizuje swoje marzenia. Natomiast sobie myślę, kurde, no dobra, i zostanę tutaj z tymi trzema pieskami, dobrze, że z pieskami. No i czego mi będzie brakowało? Słuchajcie, na takiego świergolenia na Duni w domku, takiego, wiecie, ruchu, takiego życia, które ona wprowadza do domu, takiej radości, takiego śmiechu, tego, że sobie wieczorkiem zawsze tam leżymy razem i ja ją drapię po pleckach. Czasami mi się nie chce ją drapać. Mam, ją podrapiesz, ale że drapię ją po pleckach, tam sobie leżymy i gadamy. No to takich chwil mi będzie brakowało. Właśnie, to jest ciekawe, bo ja bardzo lubię być drapana. Po prostu mnie swędzi skóra, ale lubię, jak ktoś mnie drapie, to jest takie przyjemne. Albo po głowie. I od małego mama mnie drapie. Także ja, wiecie, mam całą instrukcję. O, tu za łóżkiem, tu po główce, tu po szyjce ostatnio. No, tak, po szyjce. No i takie drapanko odchodzi. No i w ogóle będzie mi brakowało jeść takiego, wiecie, takiego tej energii po prostu. Porannej kawy, którą mi córeczka robi. Córeczka moja mnie budzi. Przychodzi, mamuń, dawaj. To jest w ogóle absurd, nie? Żeby matka, dziecko budziło matkę. No ale kiedyś ale ja wstaję wcześniej po prostu. Nadia wstaje wcześniej i ona lubi mieć takie pół godzinki dla siebie, jak ja jeszcze śpię i ona tam sobie coś robi, jakieś swoje rutynki, a ja wtedy jeszcze śpię, ona później przychodzi i mamuniu wstajemy, a ja mówię, dobra, i leżę. Bo ja się nauczyłam, bo wcześniej budziłam mamę i myślałam, że ty jesteś jak ja, że po prostu wstaniesz. A okazało się, że mama 40 minut jeszcze leży, zanim wstanie. To nie zawsze tak było. Jak pracowałam na etacie kiedyś i miałam pracę, powiedzmy od 9 do 17, Nadię zawoziłam do przedszkola, do szkoły, no to inaczej się żyłam, tak? Natomiast teraz mam od wielu lat swoją firmę i ja nie muszę wstawać na 9 rano. Jak sobie tak planuję czas, że ja na przykład pracuję od 11, tak? Bo tak lubię, tak ale mogę i tak mogę. A jak mam spotkanie na przykład jakieś z klientem, no to oczywiście, że po prostu wstaję wcześniej, ale to wszystko zależy od tego, jak sobie dzień ułożę. Natomiast oczywiście układam sobie pod siebie trochę. Rano wstaję, ja najpierw muszę sobie poleżeć, zanim się podniosę, powyciągać, poprzytulać Tiagusia. O, no tak, bo mama śpi z Tiago, jakby to był jej mąż. O Jezu, to zabrzmiało. Nie, po prostu Tiagoś, słuchajcie, przyłazi. Albo jeżeli śpi od wieczora, to okej. Jak nie, to w nocy przyłazi i się po prostu pakuje albo pod kołdrę, albo mi na głowę. Najlepsze jest, jak ja cię budzę rano i on na mnie warczy, że ja cię budzę. Czy wypada, ale może jak mama wspomina poród, ile trwał? O kurczę, wiecie co? Czego nie wypada? To jest takie normalne, fizjologiczne. Słuchajcie, ja się porodu bardzo bałam. Nie wiem, po prostu tak jakoś filmów się oglądałam i nasłuchałam, że te krzyczące kobiety, rodzące, rujące się, a mnie jest Maria. I zanim jeszcze, słuchajcie, byłam w ciąży, to ja już się bałam porodu. Ja. Więc ja się bałam. No i myślałam, tak sobie liczyłam, że mówię, kurczę, może mój ginekolog, no cesarkę mi pierdzielnie, nie? I tak go trochę podchodziłam, słuchajcie, wiesz, tak. A on mówi, nie, to w ogóle rewelacja, dziecko jest dobrze ułożone, wszystko będzie dobrze, dziecko jest nie za duże, jest okej. Okay. Uszłam na ostatnią wizytę do lekarza, lekarz mówi, 3 cm rozwarcia, można rodzić jutro. Ja mówię, co? I ja pojechałam do szpitala chyba o 16:30, 22:23 Nadusia się urodziła. A to boli? Wiesz co, wydziela się tyle hormonów różnych, które powodują, że ten poród staje się znośny, że tak naprawdę ja tego bólu się nie pamiętam. No to jest specyficzny rodzaj bólu. I powiem wam, że miałam bardzo dobrą opiekę lekarzy i tych pielęgniarek. No i jak Nadusia się urodziła, to ponieważ urodziła się w 36 tygodniu, czyli tak naprawdę no, była wcześniakiem, to zabrano ją na jedną dobę do inkubatora. Zabrali mi na Dunię, no i ja bym tak... Przykro mi było, więc zamiast iść odpoczywać, to ja stwierdziłam, mamusia była podekscytowana, no wiecie, te wszystkie hormony we mnie buzowały i ja mówię, kurde, zasnąć nie mogłam, bo to była noc, leżę tam, wiesz, piszę chyba SMS-a do babci, nie wiem, no i mówię, pójdę sobie na Dusia obejrzeć, no, kochaną do inkubatora, daj, słuchajcie, polazłam, nachyliłam się, tam te stupetki malutkie i byłam tak zmęczona, czego w ogóle nie czułam kompletnie, że ja upadłam.
Ten dla was. Tak, ten dla mnie. I nagle się odknęłam. Twoja mama ma licówki. Nie! Jakie licówki? Życie. O, masz takie ładne zęby. Naprawdę? No. Nie, ja nie mam licówek, słuchajcie. Nosiłam aparat przez rok, ponieważ miałam taką przerwę między jedynkami. Już to o tym opowiadałam. Ona mi się bardzo podobała i ja lubiłam. Natomiast zaczęło mi się robić przerwa między jedynką a dwójką. No i to już niekoniecznie fajnie wyglądało, więc założyłam na rok aparat. Ulubiony artysta idol. Ja zawsze mam taki problem, wiecie, z odpowiadaniem na pytania typu twoja ulubiona książka, twój ulubiony film, twoja ulubiona jakaś tam piosenka. Nie, ja jestem otwarta na różne formy artyzmu, nie sztuki. Ja nie mam czegoś takiego, że no, ale lubisz Podsiadło. A to nie jest tak, że ja, ojejku, to jest taki artysta, który jest moim idolem. Nie, ja nie mam czegoś takiego. Na różnym etapie życia różne rzeczy, rzeczy słucham, różne rzeczy oglądam. Ja słucham i muzyki tej, której Nadia słucha, jakichś starych kawałków. Nie, ja nie mam czegoś takiego jak muzyczny idol. Jak wspomina okres nastoletni? Wiecie co, ja uważam, że w ogóle bycie nastolatkiem to jest przesrane. To jest taki trudny, wydaje mi się, czas emocjonalnie. Teraz jest bardzo dużo wiedzy już na ten temat, z czego to wynika, że tak naprawdę to chodzi o całą neurobiologię mózgu, o to, że nasz mózg w tym okresie się bardzo dynamicznie rozwija. No i w ogóle okres taki nastoletni to ja kojarzę z takim jakimś, wiecie, cierpieniem młodego Wertera, pisaniem wierszy, jakimiś miłościami, tu spełnionymi, tu niespełnionymi, jakimiś, wiecie, takimi akcjami przejmowania się wyglądem, tego jak się człowiek prezentuje społecznie. Ja ten okres wspominam fajnie o tyle, że miałam bardzo fajnych ludzi wokół siebie w szkole, w liceum, miałam super klasę, fajnie spędzałam czas. To jest taki moment odseparowania się od rodziców i pójścia w kierunku znajomych. No i ja tych znajomych miałam bardzo fajnych. Wyjeżdżałam na jakieś fajne obozy żeglarskie, na jakieś fajne spotkania chodziłam. Natomiast, żeby to był jakiś taki super, mega, fantastyczny czas w moim życiu, to bym raczej nie powiedziała. Chyba dopiero na studiach to był taki, wiecie, czas wolności, jakiegoś takiego poczucia, że się robi już to, co się chce. Jakie cechy charakteru u Nadi są najlepsze? Ja w ogóle nie lubię wartościowania najlepsze. Lepsze, najgorsze. No nie lubię czegoś takiego. Ja po prostu akceptuję każdą twoją. No ale jakie najbardziej są ale takie? Ale to, co ja podziwiam, no to na pewno to, że ty jesteś bardzo sumienna. Ty jesteś bardzo wytrwała w dążeniu do celu. Umiesz sobie cele stawiać i je realizować. Jak ci na czymś zależy, to robisz to. Jesteś wizjonerką. Masz jakieś swoje wizje, jakieś swoje pomysły na życie. Jesteś bardzo kreatywna. Masz fajny kontakt z ludźmi. No jesteś taka fajna, fajnie społecznie rozwinięta. Więc no ja mogę tak dużo wymieniać. A najgorsze? No i znowu najgorsze. No to, co czasami przeszkadza, to jest Nadi taki perfekcjonizm. Jak często spędzacie razem czas? Jak często? Słuchajcie, no mamy takie swoje rutyny, na przykład rano jemy sobie razem śniadanie i później idziemy razem na spacer. Czasami nam się uda zjeść kolację albo obiad, chociaż ostatnio rzadko. No i po prostu spotykamy się później dopiero wieczorem i wieczorem sobie tam chwilę pogadamy, typu, nie wiem, z pół godziny, godzinkę, no bo jakby każda z nas ma swoje zadania, Nadia jest teraz dużo uczy, a poza tym ma różne tam swoje zajęcia, no dużo jej w domu też nie ma. Jakby coraz mniej ze sobą czasu spędzamy, natomiast jak już spędzamy, to tak kalorycznie. Prawda? Kalorycznie, tak wiecie, w pełni. Także jak idziemy na spacer, to gadamy ze sobą. No tak. Także nieważna jest ilość, tylko jakość. No, i my ten czas tak razem wszystko wiemy, a nawet jak się nie widzimy, to przez telefon. Tak, to gadamy przez telefon, więc mam nadzieję, że jak będzie mieszkała osobno, to też tak będzie. Więc to by było na tyle z tej części. Zaraz nagrywamy drugą, także niedługo pojawi się na kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Podajcie jeszcze raz na nasze Instagramy, tu jest mamy, a tu mój, na mojego TikToka. Zostawcie subskrypcję i lajka. I ten, kto obejrzał do tego momentu, pisze komentarz o treści. Nie wiem, no co? Pasja. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale. Bye. Bye.